Siemaneczku, cześć i czołem, Czeski z tej strony i dalej gramy w Sunkenland, gdzie będziemy dalej zwiedzać, dalej grabić, dalej sprzedawać i tym podobne. Ustawiłem sobie też ten hełm, który żeśmy ostatnio znaleźli, bo mam na nie wszystkie potrzebne rzeczy, te ballistic fiber i gumę. Możemy sobie go zrobić, cyk, od razu. Proszę, proszę bardzo. I możemy nawet go sobie założyć. O, ale fajnie wygląda on. Z tą maską jeszcze dodatkowo, nie? Podoba mi się. No dobra, a resztę pójdziemy po prostu posprzedawać. Tak sobie chyba myślę. Dobra. Napiłem się niechcący. Ja bym przede wszystkim też sobie zostawił, bo broń tutaj zostawiłem. A, i widziałem, że twórca cały czas coś dodaje. Ten 10% jakby lutu się teraz podobno respawnuje na wyspach co 10 dni. Tak więc jest jakiś respawn, żeby mieć jakieś niekończące się też pewnie surowce. Pewnie ludzie chcieli budować więcej, częściej i tym podobne i wymusiło to na twórcy, żeby dodał jakiś respawn, nie? No co jest plusem na pewno, bo na pewno można wracać do tych miejscówek i coś szukać. Natomiast ja pierwszym popłynął do pani naszej kochanej sprzedawczyni i to sprzedał to tutaj, co tu mam, nie? Wiem, że też pisaliście też tam mi, że można sprzedawać te ozdoby, dekoracje, ale tych dekoracji ja bym nie chciał sprzedawać, ja bym wolał je w jakiś sposób tutaj później poukładać. Jak tam się nazbiera dużo, to znowu zrobimy sobie jakieś kąciki tutaj do antycznego, do tych modernistycznego bardziej. Tutaj jakiś może sobie zrobimy też jakiś kącik romantyczny, jak tutaj z taboretem i świecznikiem. To na razie bym nie chciał sprzedawać tych rzeczy. A bardziej chciałbym je po prostu poustawiać gdzieś. Ale to też z czasem, nie? Dobra. Kurczę, no. Nie, do Chesta. Podpójdźmy. Podpójdźmy do. Bo ona ma całodobowy sklep monopolowy. Dobrze, może nie na monopolowy. A też zrzuciłem wszystko, bo polecimy sobie na pewno. No polecimy. Popłyniemy sobie na pewno na tą wyspę, co żeśmy ostatnio tam wszystkich już wytępili. I przejrzymy ją jeszcze, nie? Bo przeszukamy, bo tam na pewno jeszcze będzie dużo tych elektronicznych części. I mam nadzieję, że też tych zaawansowanych części trochę tam znajdziemy gdzieś. To będzie jakiś na pewno plusik. Dzień dobry. Proszę pani, check it out. Wszystko to. Cyga. O, już więcej nie mogę. No dobrze. O, i też pamiętam, że ja chciałem od niej kupować na pewno to. Not bad. A, to już widzę, że nie chcę. To też nie. A tablety? Nie. Pani kochana. A to? Nie. A. A nie, dobra, no to ona chce to za... No dobra, deal. Weźmy sobie resztę rzeczy. Tu. O Jezus, ty naprawdę tak mało tego mi dasz? I monetkę? No w sumie, bo tu nic nie ma takiego, no jest cygaro jakby. No dobrze, będę sobie zbierał te antybiotyki, bo te antybiotyki będą mi potrzebne, żeby się leczyć, bo jak ostatnio nawet widzieliście w ostatnich odcinkach, no jest ciężej na niektórych wyspach już teraz przetrwać. Chociaż z tym pistoletem ostatnio poszło nam bardzo dobrze, tak więc no, to pewnie zależy. Z tym SMG strasznie jakoś kiepsko nam szło. A właśnie, a propos SMG, to też widziałem, że twórca dodał jakieś trzy nowe bronie do stworzenia. Nie wiem, czy to nawet można zobaczyć, bo wydaje mi się, że... Cyk, 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 dobra. To odłóżmy. Myślę, że... O, tego trochę już mam tutaj. I cyk.
No, tylko że i tak, żeby odkryć sobie nowy ten, to potrzebujemy aż 8 zaawansowanych części, nie? A propos gunshot, to tutaj. I wydaje mi się, że. Tu jest jakiś rifle. Nie wiem, ten SMG jest nowy, chyba? Nie jestem pewien. Ale to wszystkie kurde takie. Ja bym wolał to. Ja bym chciał to znaleźć. Broken Old Bolt Action Rifle. Wiem, że mam hunting rifle, mogę sobie stworzyć. Aczkolwiek plus 60 to ma plus 48. No pistolet ten, który mam aktualnie, zadaje więcej obrażeń niż nawet ten hunting rifle. To z drugiej strony to może mieć lepszy cel. Celownik na dłuższą odległość, nie? Może zrobimy sobie ten hunting rifle, ale może nie teraz. Teraz to sobie zjem puszeczkę i zasuwam. Tu. Cyk. I płyniemy. O wschodzie słońca. Ja tutaj dobrze w stronę w ogóle płynę. Zawsze mam z tym problem. Rafineria. Mnie dobrą. Tylko, że tak, bo ja zazwyczaj z tej strony płynąłem i tą wyspę opływałem od tej strony. Ale tutaj będzie szybciej. I tyle. Dobra, płyniemy. No i prawie na miejscu. Tutaj też po drodze jest ta rafineria, którą byśmy chcieli kiedyś też oskubać. Dobra, niech tutaj stoi ten nasz przybytek. A my zaczynamy sobie szperać tutaj jeszcze. To my to możemy znaleźć. Mam nadzieję, że na czerwono się nie pojawia ta wyspa. Nie. Ta wyspa jest czysta od bandyckich niewolników. To mogę zgarnąć? Mogę. Komponenty, szkło. Przy tych wszystkich materiałów mam już tyle sporo. Natomiast ja lubię zbierać rzeczy. Ja jestem chomikiem. Jak macie grę ze zbieractwem, to ja zbieram wszystko, nie? Cyk, cyk, cyk. Chociaż skrapu to już też mam tyle, że mógłbym otworzyć jakieś złomowisko. Na pewno. To, tu jakieś opony widzę jeszcze. Pozbieramy. Tutaj widzę jakiś śmietnik. Zajrzymy. Chociaż tu można mówić akurat fajne rzeczy. O, na przykład zegar fajny do strefy. Ja tutaj jeszcze wskoczę. O, o, o. Dało się wskoczyć, tylko tutaj nic nie ma u góry. O, czekajcie, czekajcie, ale tu. O, dziękuję. Czyli jednak. Warto tak zaglądać gdzieniegdzie, gdzie teoretycznie nic nie ma, ale jednak za kamieniem czegoś nie schowali. Nie. Tutaj w środku. Nope. Stary samochód. Nie wiem, czy tu nie będą już te budynki, chociaż nie, tutaj nie przeszukiwałem, bo już widzę, że tam jest jakieś skrzynka. Guma. Samochód. Dopiero połowę plecaka, dobra. Ja tego nie będę zbierał, bo tego to można wyhodować sobie. Tu co bym. Shotgun. Myślałem, że tu jest coś lepszego. No, shotgun też fajny może być, ale liczyłem na coś fajnego. No to oczywiście też fajne rzeczy. A tu. Co tutaj? Jakaś fajna taka skrzynka na środku leży. Plecak. Militarny. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Z czego można stworzyć plecak militarny?
jeszcze tych. Zip Duck Times, Zip Shoes. Czy no to są fajne rzeczy. My to na chwilę wyrzućmy, tak tej weźmiemy. Ja bym wyrzucił tą sukienkę. W sumie to akurat tutaj nie było żadnej różnicy. Dobra, ja sobie pójdę mu się opróżnić. Wypróżnić. Fajne rzeczy tutaj są. Znalazłem te plecak, znaczy może nie tyle plecak militarny znalazłem, co recepturkę na plecak militarny. O. No tak. Panie, zmęczył się pan. Zostawmy sobie tutaj wszystko, co będziemy mogli zostawić. Znaczy właściwie to Broken Tactical Helmet. Też jakiś widzę. Będę musiał zobaczyć, czy czasem na przykład lepszego też kasku nie będę mógł robić, nie? Czekaj. To tak, to zostawimy. To weźmiemy to tu. Weźmy ze sobą to, co można by było jeszcze ewentualnie znaleźć na tej wyspie i uzupełnić. Dobra. Może w taki sposób. Kurde, ja tutaj będę chyba musiał jeszcze zrobić jeden przebieg tego, co widzę. Oczywiście można by było nie zbierać na przykład skrapu, nie? Ale ja zostawię skrap nigdy w życiu. O, proszę bardzo. Cyk. Nie po to. Czekajcie, gdzieś tam. Tutaj ostatnio były. Tu. Aha, już tego nie ma chyba. Zostawiłem tutaj. Ta szybko tu. A nie, jest, dobra, tutaj. Cyk, cyk. Nie będę zostawiał śmieci. Nie po to walczyłem tutaj zaciekle tą wyspę, żeby zostawiać jakieś śmieci. Żadnych samochodów. Nie zostawiamy. Tajeńców. Chyba zaglądałem, nie? Ale tutaj na pewno nie, bo tutaj już widzę gazolinkę. Cyk. Nie ma tu nic? Nie ma. Do góry. Oho. Widzę cię. Sejfik. O, tu mogą być jakieś recepturki albo części. A, dobrze. Chyba nie wiem, czy już nie potrafiłem. Jakąś lampę, cygaro. I to chyba już wszystko. No dobrze. W takim razie został nam jeszcze ten budynek. No, w środku tutaj raczej nic nie ma. Wyjdziemy wyżej. O! By coś lepszego schować niż jakiś taki skrap, nie? Ja lubię zaglądać w każdy kąt. I tu na przykład mamy sejfik, który też może kryć jakieś fajne rzeczy. Bo sejfy to są fajne. To jest. Motorówka jakaś fajna. Dla czterech tych ludzi. Można tutaj. Kominek, proszę bardzo. Broken Old Bolt Action Rifle. To jest to, co właśnie chciałem znaleźć. No to będziemy mieli snajperę. Na pewno. Niedługo. Też widzę jeszcze. Coś. Cyk. Dobra. W ogóle tak a propos, czy ja jestem w stanie coś wrzucić na pasek? A, ja mogę byle co wrzucać na pasek. Okej. Okay. Dobra, to wrzucimy sobie to jako coś ważnego.
i to jako nie coś ważnego. Albo po prostu lornetę rzucimy, by móc przyglądać. No to lorneta też jest dobra, jakbyśmy chcieli na wyspę gdzieś patrzeć, gdzie są wrogowie, nie? Tu jest miedź, ale to ja może miedź na razie nie będę zbierał, bo nie wiem, czy ja ją zmieszczę. Dobra. Dobra. Co to jest tutaj? Co to tak ładnie wygląda? Advanced Parts! Dobra. To mi się podoba. O, może zaraz plecak jeszcze zrobię. 4 skóry, nie, potrzebuję 6, no. Troszkę zabraknie jednak. Ja bym mógł jakoś skoczyć do góry. Coś wydaje mi się, że w jakiś sposób będzie. Chyba. Musiałby być. Albo nie. Z drugiej strony tutaj były te jakieś różne rzeczy. Nie wiem, czy one właśnie nie służyły, żeby skoczyć tam wyżej. Jak to wygląda? 89% przeszukane. Kurde, coś mi się wydaje, że tam wyżej coś może być. Ale ja już nie jestem w stanie tam się dostać. No dobra, trudno. Czy my mamy jeszcze miejsce na metal? No, oczywiście, że nie. No chyba, że... A właśnie jeszcze skrzynki, czy czasem tutaj nie ma jakiejś koło tych słupów elektronicznych, ale widzę, że nie, ale... Tu widzę jeszcze metal, kurczę. Żebym go pozbierał, tylko bym musiał trochę zrzucić rzeczy. O ile w ogóle się da coś zrzucić. Syk. Nie no, gumę. Klikanie tutaj też. Kurde, to nie jestem w stanie tutaj nic zrzucić. Jak teraz patrzę. O, czy czasem teraz też scrap metal się nie stakuje trochę więcej? Wydaje mi się, że było po 10. Wydaje mi się, że to też zmienione teraz zostało. O, mogę to zrzucić. Dobra. Szmatki mogę zrzucić. A to wszystko. Dobra, trudno. Ale no... Przynajmniej... Metal to ja bym tutaj pozbierał, gdzieś on tutaj był. Tu widzę też jeszcze miedź. Tu, iron. O, i tutaj jeszcze widzę samochód. Ten samochód to może też byśmy rozebrali, tylko po to, żeby mieć... Dobra, tu scrap. Dobra, scrap to już zostawimy. Już nie... O, guma jeszcze. Bo tu się pochowały jeszcze jakieś rzeczy. Jak to tam wygląda? Nie mamy już miejsca. Dobra, w takim razie wracam. Wracam do domu. Pewnie z... Możemy się napić, możemy zjeść. Wracam do domu. I... Dobra, pozrzucałem wszystko sobie z lutu. Tak, potrzebujemy ten plecak zrobić sobie i potrzebujemy... sobie zrobić to. Dlatego tak, potrzebuję 10 szmatek. No to... Tu. Weźmę oczywiście więcej, bo nie chce mi się tego to rozdzielać. Trochę niewygodne tutaj jest to rozdzielanie tych szmateksów.
Bierzemy to, hunting rifle, gdzieś tutaj sobie, nie hunting rifle, tylko tom old action, drewno. Drewno to tu dziś mamy. Cyk. Z drewna mam to robić? Inne trochę. Ale nieważne. Mamy też to. I mamy też to. Dobra. Plecak, cyk. Mamy. I teraz tak. Gdzie jest plecaczek? Tu. I kolejny. Więcej mamy staków teraz, żeby nosić. To oczywiście ten plecak sobie sprzedamy. Drugą rzecz, którąśmy dużo żeśmy chcieli zrobić, to to. Przydałby się jakiś celownik snajperski. Ciekawe, czy jest tutaj jakiś taki celownik z przybliżeniem. Powinien teoretycznie być, nie? Rifle ammo potrzebujemy. Tego nie mamy dużo. Trzeba będzie porobić, ale to już z czasem. Jak zaczniemy po prostu gdzieś wybierać, gdzie będzie zadymka, a na razie nie planuję, przynajmniej nie w tym odcinku. To możemy podrzucać drewno. Mamy tutaj. Cyk. Strasznie nie opłaca się robić tych stojaków. One fajnie wyglądają i fajne mają zastosowanie, że na drewno, o fajnie tutaj sobie wkładam, nie? Tak samo te półki na scrap. Aczkolwiek na przykład lepiej robić skrzynki takie, bo więcej się skrapu tutaj zmieści niż na takim czymś. Powinno być jakoś to rozwiązane, że po prostu te półki na skrap, one mają jakieś naprawdę większą pojemność niż nawet te skrzynki konkretnego tylko, że materiału, nie? Albo po prostu uniemożliwić skrapu wkładanie do takich skrzynek. Wtedy by miał większy sens. Ale to by było oburzenie ze strony graczy pewnie. Dałby się spać. O, mogę się przespać. Dobra. Do czwartej. To też może. Tu chyba też zmniejszy jakiś. Not bedtime. To chyba też zmniejszy jakiś, mi się wydaje, ten. Cooldown na te spanie. Przede wszystkim teraz tak. Chciałbym zanurkować. To weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie... Gdzie jest butla w ogóle? Ja przepiłem butlę. Czy ktoś wie? Gdzie ja przepiłem butlę? Chyba tu będzie. Nie ma. Powinienem mieć jeszcze jedną butlę. A gdzie ja ją... Przebomba... Czy ja ją sprzedałem? Nie mówcie. Chyba sprzedałem butlę z tlenem. Albo? Nie, tutaj nie ma. Wygląda na to, że sprzedałem. Dobra, trudno się mówi. Na szczęście mogę zrobić sobie. I to nawet kilka takich. Nie, no nie są jakieś drogie. No to bo tych kompozytów mamy dużo. Gumy to... My też mamy bardzo dużo. I tego też mamy sporo. Robimy sobie jeszcze może raz, dwa, trzy. Powiedzmy. Tyk. No i teraz będziemy mogli nurkować. Trzy butle. Żaróweczka. Ta żaróweczka będzie działać dopóki... Dobra. Chyba wszystko mamy. To co? Myślę, że czas na nurkowanko. Ale nurkowanko w... Teraz znowu w którą stronę to było? W tamtą chyba gdzieś. Tak, tam gdzie wystaje ten kikut. Nurkowanko na rafinerii. Bo tam mnie ciekawi na tyle, na ile. A, mogę sobie na przykład też butlę użyć tutaj na przykład, nie? No. Żeby nie zajmowały miejsca w plecaku. Dobra. Myślę, że tak będzie ok.
bandaże też w sumie. No, one się czasami przydają, bo nie wiem, jak mnie idzie mnie jakiś rekin pod wodą i zacznę krwawić, no to no bandaże wtedy będą przydatne i to jeszcze jak, nie? Ale tak się zastanawiam właśnie, czy też te bandaże nosić ze sobą, czy nie nosić. No ja zawsze mam też jedzenie, pićku, nie? Chociaż czasami znajduję sporo też na miejscu, ale myślę, że warto mieć zawsze w jakimś tam stopniu, żeby w razie czego nie umrzeć z głodu, bo to by było dopiero lama. To wtedy to by... O, panie, wtedy to by się ze mnie ludzie śmieli. Dobra. To co? To chyba tu gdzieś możemy tą Merliny. Się teraz zastanawiam teraz też jeszcze, czy ja mogę po prostu wejść po tej drabinie tu. Czy coś u góry znajdziemy. Wow, po tej drabinie się nie da wchodzić, dobra. Okej. Dobra, przeszukujemy. Na razie takie zwykłe rzeczy tutaj widzę. O! Te chemikalia. Ja bardzo chętnie. A, miałem zobaczyć też tą motorówkę. O, czekajcie, tu jest lepszego. Czy tak średnio lepszego? O! O! No dobra, tutaj się zaczyna robić. Ciekawie, ale weźmy sobie może światełko. Okej. Okej. Aha, to można otworzyć po prostu. A nie, scavenging? Co? A nie, tych drzwi nie można po prostu otworzyć. Aha, ja przez... O nie, ja przez ścianę zbierałem. Dobra, nieważne. Czasami się tak zdarza w grach. Powiedzmy. Czy tu będą te advance part? Tak. Wiecie, bo może teraz jeszcze się nauczę tego i tego. Nightclub! Idealny znak. Tu już nie wejdziemy, dobra. I tu był koniec właściwie. Czy ja będę te... Jeszcze widzę. O, ho, 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 ho. Dobra, jeszcze tu chyba muszę wrócić. Z tego co widzę. Już mam jeszcze tutaj miejsce. Thor... Aha, wszystko mi pomieszało. Gun parts. Nie no, gun parts to my chcemy. Zrzucę jakąś sukienkę najwyżej. Butla, 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 butla! Bym się utopił. Dobra, to już drewno. Dobra, nie będę teraz już tak zbierał wszystkiego, może tak dokładnie bardzo. Bo mamy i tak wszystkiego tego... O, tu gazolinkę widzę. Ej, fajne, fajna tutaj ta miejscówka, powiem szczerze. Dobra, światło najwyżej się... Refill ammo, proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. Lampki, jakieś fajne. Kurde, wszystko mi się tu pomieszało, jak zrobiłem sobie... To... Butle możemy zostawić. Żebym ją nie sprzedał gdzieś później, nie? Cyk, cyk. Cyk. Dobra, w sumie to... Tu jest stack, tu jest stack. Tu jest prawie stack. Ja. Weźmy to, a włóżmy buty. W ten sposób oto... Możemy jeszcze dalej. Miałem nie zbierać wszystkiego, aczkolwiek szkoda mi zostawiać takie rzeczy tutaj, nie?
Może coś jeszcze z tego wypadnie fajnego. Syk. Ja tak jeszcze patrzę do góry. Czy czasem na przykład jakieś wentylacje byśmy nie mogli płynąć i siedzieć o jakimś pomieszczeniu obok, nie? Na przykład wypłynąć. Drewno. Dobra. Gazolinka. Bardzo chętnie. Tu też widzę gazolinkę. Very chętnie. Dużo, dużo tu widzę chemikaliów i gazoliny. Nie wiem, czy ja tutaj będę mógł wejść do tego budynku. Nie. Advanced part? O, panie! O, tutaj tyle tych za... To, Jezus Maria, rafineria to jest najlepsza miejscówka, jaką do tej pory mogłem sobie wymarzyć. A to nie rekiny, nie? No. Się wystraszyłem. To jest najlepsza miejscówka, jaką sobie mogłem wymarzyć na zwiedzanie, tak szczerze powiedziawszy, w tym momencie. Gamparts. Czy my możemy coś tutaj... To na przykład uzupełnić. I tak naprawdę... Nic więcej. Ale jajca. Dobra. Jest tu jeszcze coś... jeszcze jest tu trochę do zwiedzania tak naprawdę. Bo my tą główną część dopiero tutaj przeszabrowaliśmy. Ale tu na przykład widzę jeszcze elektryczne części. Ten dom. Dziękuję. A, w ogóle to, że... mi się zaczyna robić beztlenowo. Policyjny wóz, to też będzie te naboje pewnie różnej maści. Tak jest. No kurde, policyjne wozy to się opłaca przeszukiwać, nie? Te tak średnio. No, chciałbym wszystko przeszukać też, ale... wybierać też należy troszkę, przebierać, wybierać, co jest lepsze dla nas, a co nie. W sumie to będziemy zbierać wszystko i tak. A ciągle tak gadam, że będę wybierać, wybierać, a zbieram i tak wszystko. Ja jestem złomiarz. Podwodny złomiarz. Chociaż marzyłoby mi się, żeby troszkę... Znaczy, kurczę, no właśnie, bo to jest cały czas ten wczesny dostęp, nie? Jestem bardzo ciekawy, w którą stronę pójdzie rozwój tej gry, bo... ona jest na razie dosyć prosta i dosyć... bym nawet powiedział prymitywna, jeżeli chodzi o mechaniki te całe... survivalowe. Nie ma tutaj żadnych nowych mechanik, żadnych jakichś skomplikowanych mechanik. Natomiast przez ten świat, który tutaj stworzył, taki właśnie wzorowany jakby na wodnym świecie, zyskał jakąś popularność, tak, twórca. I mam nadzieję, że rozwój tej gry pójdzie w jakąś dobrą stronę, że będziemy mogli później się chwalić grywalnością, czy też regrywalnością, bo powiedzmy sobie szczerze, ja sobie kiedyś tam odpaliłem jeszcze przed tą naszą rozgrywką samemu. A tutaj jeszcze samochód. Rozgrywkę, żeby zobaczyć mniej więcej, i wydaje mi się, że te wszystkie światy, ten świat tutaj, który jest stworzony, on też nie jest jakby... Tu. Piczku? A, te wypijmy. On też nie jest ten świat generowany. On jest po prostu już tak zrobiony, jak jest. On się nie generuje, nie? Cyk. I...
jeszcze coś jest. I też fajnie by było jakieś właśnie takie mapki. Kurczę, tylko tlenu nie mam. Takie mapki zrobić, które faktycznie by się generowały automatycznie. Chociaż to by było trudno tutaj, bo tutaj widać, że to jest zrobione ręcznie wszystko, te lokacje. Jak inwentory jest full? No właśnie, co ty mi tutaj pierdzielisz? Ostatnia butla. I trudno by było chyba zrobić tutaj t-shirt. Dobra, zostawimy ten t-shirt. Najwyżej jeszcze jakieś tylko te pozbieram. Aha, tu też jakiś... Dobra, nie, no to sobie zostawimy już, niech będzie. I tak za taniochę można to sprzedać tylko u tej... U naszej pani handlarki kochanej. Dobra. Mniej więcej tutaj... Powinnam ciągle korzystać z tego ustrojstwa. Mniej więcej wydaje mi się, że wszystko żeśmy tu przeszukali. No tu jeszcze jest samochód i jakiś dziemcień ryby młota. Zobaczmy jeszcze tylko tutaj, co jest. Scrap. Scrap, scrap, scrap. Dobra, zostawimy go tu. Ale wiecie, co też to znaczy? Tu jeszcze jest traktor. Tu jeszcze jest taka skrzynia fajna. O kurde. Nie no, i to pod nami to była skrzynia. Nie no, dobra. Tą skrzynię to trzeba będzie... To wezmę. To B, to wyrzucę. Dobra, sukienkę wyrzucimy, ale to weźmiemy. Pompeczkę, chociaż mamy pompeczkę. Traktor. Dobra, już nie przeszukujemy tego traktoru. Dobra, myślę, że tak wszystko tutaj, co mieliśmy zobaczyć, to zobaczyliśmy. Czas na powrót do domu. I zrobimy sobie chyba jeszcze ten research ostatni. Żeby zobaczyć, co tam ciekawego jest w tym nowym, ostatnim drzewku. Okej, chyba mam wszystko, co potrzebuję. Tak, upgrade. O, trochę mało tego tutaj jest, ale co mamy? Heavy machine. Stacjonarny heavy machine, czyli możemy gdzieś to sobie położyć i napierdzielać z tego. Okej. Okay. Syreny. Czyli... Detektor. To jest fajne. To jest już taka automatyka, która mi się podoba, że możemy sobie jakiś detektor włączyć, że ktoś się zbliża. Wtedy napierdzielają też syreny. Światła, które można kierować w jakiś tam kierunek. Kierować w jakiś kierunek, no, po polsku. Biofuel Lab, used for crafting fuel. O, i można tworzyć tutaj benzynkę. To jest ciekawe. Tutaj into metal eagle. O, i lepszy piec jakiś. To jest ciekawe. Floating flags that can be placed on the sea. O, a tutaj coś, co można stawiać na morzu. Okej. Okay. Sobie to poodkrywamy, posprawdzamy jeszcze te wszystkie rzeczy tutaj. A tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczyska już niedługo w kolejnym odcinku. Ale tu mam pełno już tych rzeczy. Nara!